65 lat to już kawałek czasu. Kawałek czasu musiał Szatka w naszym przedszkolu. W 1968 roku mieliśmy okazję gościć Czesława Janczarskiego, twórcy Misiałuszatka, stąd też nazwa przedszkola, wzorce, na których się cały czas jednak wzorujemy w pracy z dziećmi, pracy dydaktycznej oczywiście, wychowawczej. Przedszkole, które znajduje się w centrum Deptaka Zielonogórskiego, z wieloletnią tradycją, mające współpracę polsko-niemiecką w ramach Euroregion Szprewany Sabupr, wiele kontaktów, znajomości. Dzisiaj między innymi grupa niemiecka jest na naszych obchodach jubileuszowych. No cóż, kto z nas nie był kiedyś przedszkolakiem? Chyba każdy miał tą szansę, więc myślę, że każdy z nas wspomina swoje przedszkole i na pewno to z radością i z uśmiechem te chwile, które zostały przez każdego z nas spędzone. Dziś mamy okazję obchodzić 65. rocznicę istnienia przedszkola, więc życzę im kolejnych wspaniałych lat, kolejnych wspaniałych wychowanków i cóż, radości, szczęścia, uśmiechu, bo to jest chyba w przedszkolu zawsze najważniejsze.